Serdecznie witam Państwa na wystawie fotografii Marka Sopkiewicza zatytułowanej Lumen Sensibilitatem. W imieniu organizatorów, czyli Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz w imieniu kuratorów tej wystawy Macieja Sypniewskiego oraz swoim Roberta Brzęckiego. Wystawa ta jest realizowana w ramach 5. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii imienia Ireneusza Zjeżdżałki. To jest impreza, która od dekady ocala od zapomnienia i zwraca uwagę na ciekawe zjawiska w świecie fotografii. Wystawa prac Marka Sopkiewicza jest próbą pokazania drogi i świadomości, jaką przebył Marek w swojej twórczości. Do wystawy wybraliśmy spośród bardzo wielu zdjęć. Zdjęcia reprezentujące poszczególne etapy Marka działalności. Ekspozycja zatytułowana Lumen Sensibilitatem, czyli światło-czułość, wprost odwołuje się do takiego bardzo szczególnego sposobu pojmowania fotografii jako proces alchemiczny. Twórczość Marka Sopkiewicza koncentrowała się wokół takiego namysłu, który znany jest przede wszystkim z literatury Rolanda Bartha, Willema Flussera czy Waltera Benjamina, myślenia o fotografii w sposób fenomenologiczny. W fotografiach Marka Sopkiewicza możemy zobaczyć całą drogę jego twórczości, od klasycznej fotografii czarno-białej, analogowej, do fotografii abstrakcyjnej. Pokazuje to jego proces myślenia o świecie i przedstawieniu go w formacie dwuwymiarowym, jakim jest fotografia. Ekspozycja Lumen Sensibilitatem, czyli światło-czułość, w sposób literalny odwołuje się do myślenia o fotografii jako o pewnym fenomenie artystycznym, odwołuje się do myślenia o fotografii w ramach nie tylko takiej wyrafinowanej rozrywy, jak to mówi młodzież, ale myślenia o fotografii w sposób artystyczny. Gdyby umieścić twórczość Marka Sopkiewicza w takim szerszym polu sztuki, należałoby przypomnieć takie nazwiska jak Zbigniew Trepa czy Jarosław Klubś. Przeglądając pracę Marka Sopkiewicza, możemy zobaczyć, jaką drogę przeszedł w swojej pracy twórczej. Od początków swojego działania z fotografią, czyli fotografii klasycznej, analogowej, do fotografii bardzo poszukiwawczej, jaką jest fotografia otworkowa, czy klasyczne fotochemiczne techniki wykorzystywane w fotografii, do jego abstrakcyjnych form. To, co jest bardzo istotne, o czym wspomniał również Maciej, to to, że na te fotografie można patrzeć nie tylko z powodu walorów fotograficznych, z powodu języka, jakim posługuje się twórca, ale także z powodu pomysłów, jakie podsuwa, które wynikają z bardzo pogłębionej pracy konceptualnej, która została wykonana zanim pojawia się samo zdjęcie.
Miałem przyjemność znać Marka Sopkiewicza osobiście. Poznaliśmy się paręnaście lat temu, kiedy zaczynał swoją drogę związaną z fotografią. Od pierwszych spotkań ujęłam jego wrażliwość patrzenia na świat, jego spostrzegawczość i jego ciekawość tego świata. Oprócz wrażliwości, ciekawości i spostrzegawczości, to cechy, które bez wątpienia w sztuce są szalenie istotne. Marek miał szczęście pracować z ludźmi, którzy byli wyjątkowi. Mówię tutaj o Jarosławie Klupsiu, czy całej rzeszy wykładowców związanych z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, ale też w ostatnim okresie bardzo blisko współpracował z Bogusławem Biegowskim, słynnym założycielem ośrodka myśli i czynu fotograficznego Ciemnica w Poznaniu. Integralną częścią wystawy jest wydany katalog, w którym możemy zobaczyć prace zebrane na wystawie oraz tekst odnoszący się do twórczości Marka Sopkiewicza. Jeśli Państwo są zainteresowani fotografią w taki pogłębiony sposób, to jest to doskonała okazja, żeby odwiedzić Galerię Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie. Wystawa jest czynna do 10 listopada. Gorąco Państwa zapraszamy.